Śmiała. Witajcie ponownie na moim kanale. Minęło 2 tygodnie od ostatniego filmu, w którym gadałem właśnie o tym akwarium. I dzisiaj będzie, słuchajcie, opowiastka o sampie. Tak, będzie o sampie, ponieważ dostaję bardzo dużo pytań od was, czy trzeba mieć tego sampa, czy nie trzeba mieć sampa w akwarium morskim. Więc postanowiłem, że po prostu nagram film i parę słów o tym powiem. Więc do rzeczy. Jak wiecie, w tym akwarium ja nie mam sampa. Jest tutaj wewnętrzna filtracja. I oczywiście, wracając do głównego pytania z waszej strony, czy muszę mieć sampa, czy nie muszę mieć sampa, ja od razu mówię, nie musicie mieć sampa w akwarium morskim. A dlaczego? Dlatego, że samp to nie jest jakby odpowiedź na to, czy akwarium morskie w ogóle można założyć, że bez sampa akwarium morskie w ogóle nie może funkcjonować. Oczywiście może funkcjonować akwarium morskie bez sampa, ponieważ, no tak jak widzicie na moim obrazku, to akwarium działa pół roku. Może ono oczywiście nie jest szczytem akwarystyki morskiej i szczytem osiągnięć w tym zakresie, ale ono działa, tak? Ono funkcjonuje słabiej lub gorzej. Ono funkcjonuje na swój sposób i po prostu działa. To już jest pół roku, słuchajcie, jak to sobie tutaj funkcjonuje na tym wewnętrznym sprzęcie. I ja tutaj problemów nie mam żadnych. Jedyny problem u mnie tutaj, który występuje, to jest ta tylna szyba, która troszkę obrasta takim zielonym meszkiem. To nie są włochate glony. Tam nie ma tych glonów jakoś specjalnie dużo. To jest tu może tylko na górze, tutaj jest taka troszkę grubsza warstewka, ale po prostu tam jest więcej światła. A poza tym ta tylna szyba to jest po prostu taki meszek. Meszek, który ryby sobie po prostu skubią na bieżąco po kolce, salaria, skraby i jeżowce sobie skubią tą tylną szybę. I to jest jakby w tej chwili jedyny, w cudzysłowie nazwijmy to, problem, z którym troszkę walczę, żeby jakby ograniczyć rozwój tych zielonych glonów. Przepraszam was, jestem trochę podziębiony. I tutaj pod eufilią, tutaj i tutaj. Są takie 4 większe kępki takich zielonych, włochatych glonów, które sobie tutaj po kolce, kraby sobie po prostu to podskubują. Ale dlaczego mówię o tych glonach? Dlatego, że no bo tutaj pewnie w tych moich 200 litrach ta filtracja pewnie nie jest aż tak bardzo wydajna, jak powinna być. Podejrzewam, że gdybym tutaj miał sampa w tym akwarium, to bym tych glonów zielonych nie miał. Bo ja tutaj tak, ani nie przekarmiam ryb, ja tutaj nie podaję koralowcom żadnych pokarmów, stosuję tylko jod, stront, fluor i mikro E od Aquaforestu. Ryby są karmione co drugi dzień mrożonkami. Pomiędzy tym karmieniem ryby sobie na bieżąco skubią tutaj te glony, tą skałę, te szyby. I podejrzewam, że gdybym tutaj miał sampa, to mógłbym po prostu wstawić do niego większy odpieniacz. Mógłbym tam wrzucić więcej jakiejś ceramiki, jakiegoś siporaksu do takiego sampa. I ta biologia pewnie byłaby jeszcze skuteczniejsza i tutaj pewnie nie miałbym problemu z tymi zielonymi glonami. Taka jest moja przynajmniej teoria. Więc wracając do początku dywagacji o tym sampie, nie musicie mieć sampa w akwarium morskim. Możecie akwarium morskie prowadzić na wewnętrznym sprzęcie, ale musicie sobie zdawać sprawę z pewnych ograniczeń, że no ktoś pewnie powie, że u mnie w tym akwarium i tak jest za dużo ryb, bo są 2 pokolce, które ciągle coś jedzą, ciągle wydalają. Jest salarias, który ciągle coś je i ciągle coś wydala.
jest po prostu tych ryb tutaj sporo. Jest dużo, już jest sporo korali. One są jeszcze małe, te koralowce, ale już ich jest ich sporo i tak naprawdę no tutaj powinienem albo ograniczyć ilość ryb, albo zamontować sampa, tak? Z mocniejszą, z wydajniejszą filtracją, czytaj odpieniaczem. Nie musicie mieć sampa, ale pamiętajcie, że mając sprzęt wewnętrzny w akwarium, musicie zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Nie można przesadzać z ilością ryb, nie można ich przekarmiać, trzeba dbać w miarę o czystość akwarium, na bieżąco wymieniać ewentualne absorbery. No bo takie akwarium bez sampa, bez aż tak wydajnej filtracji, bez aż tak wydajnego odpieniacza, jest po prostu bardziej narażone na jakieś wahania parametrów, które tutaj u mnie tak nie występują, bo ja tutaj mierzę sobie przed każdą podmianą, robię sobie testy KH, pH, CA, MG i u mnie tutaj te wartości są cały czas w normie. No dobra, no ale zapytacie, no to czemu wszyscy chcą tego sampa, tak, w akwarium morskim? Już wam tłumaczę, o co chodzi z tym sampem. Ktoś, kto już ma sampa, no to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. No samp po prostu jest to ogromna wygoda. Jest to duże, duże po prostu akwarium z przegrodami, które mamy pod szafką, pod akwarium, w którym jest to miejsce, w którym umieszczamy wszystkie sprzęty, które są nam potrzebne do obsługi akwarium morskiego, z wyjątkiem pomp cyrkulacyjnych. Czyli w sampie montujemy sobie odpieniacz, w sampie montujemy sobie wkładamy sobie absorbery, w sampie możemy sobie założyć filtrację glonową, w sampie możemy sobie włożyć ceramikę, możemy sobie wsypać skałę, której może tam być też dużo po prostu w tym sampie, która będzie nam po prostu dbała o lepszą jeszcze biologię w akwarium. Czyli sprzęt nam nie zagraca, jakby tak jak u mnie, nie zagraca nam akwarium w środku, tylko on jest schowany w sampie pod szafką. Mamy do tego sampa bardzo łatwy dostęp, wszystko jest praktycznie na wierzchu i tak dalej, więc no samp jest ogromną wygodą w prowadzeniu akwarium, czy to słodkowodnego, czy morskiego, bo oczywiście w akwariach słodkowodnych też sampy się stosuje, natomiast no w morskich jest to jakby częstsza praktyka i tak dalej, więc tak, samp jest ogromną wygodą i po prostu no, ułatwia nam prowadzenie takiego akwarium, daje jakby więcej możliwości. Możemy w takim akwarium trzymać więcej ryb, możemy mieć więcej korali. Po prostu pomaga nam, no i oczywiście mając sampa, pamiętajcie, że macie po prostu więcej wody w obiegu, bo jeżeli macie akwarium 200-300 litrów i do tego macie sampa, który ma 100 litrów, no to mieć, a nie mieć te 100 dodatkowych litrów wody w obiegu, no też jest jakimś plusem, tak? Więc no samp jest po prostu samym dobrem, które po prostu no ułatwia nam prowadzenie akwarium morskiego. Ale wracając do początku, da się prowadzić akwarium morskie bez sampa. Tylko mówię, no trzeba sobie zdawać z tego sprawę z jakichś pewnych ograniczeń i mieć to na uwadze, że na sprzęcie wewnętrznym no nie zaszalejemy jakoś szczególnie, więc musimy po prostu na to uważać. Pewnie zapytacie, dlaczego ja nie mam tutaj sampa w 200-litrowym akwarium. No już wam tłumaczę, dlatego że ci z was, którzy oglądali wcześniejsze moje filmy, wiecie, że ja to akwarium morskie uruchomiłem w akwarium Aquaela w Glossy i no to akwarium nie było przystosowane do podłączenia sampa. Ktoś pewnie by, jakbym się mocno uparł, no to bym ja znalazł jakieś rozwiązanie, żeby tego sampa sobie założyć mimo wszystko, nie wiem, bym wywiercił otwory, bym założył kubek przelewowy, pudełko przelewowe. No możliwości jest naprawdę sporo, tylko że ja po prostu nie chciałem, tak? No nie chciałem jakby niszczyć tego szkła, który jest naprawdę bardzo fajnym, ładnym szkłem i nie chciałem tutaj ingerować za bardzo technicznie jakby w to akwarium. Dlatego stwierdziłem, że po prostu na początek no, uruchomię sobie morskie akwarium, w tym Glossy, na sprzęcie wewnętrznym. No bo skoro istnieje sprzęt wewnętrzny, który można w takim litrażu zamontować, no to czemu nie spróbować, tak? Więc zaryzykowałem i to zrobiłem. Ale gdybym się mocno uparł, no to tak, oczywiście no bym wywiercił otwory, zrobiłbym
przelewy, założyłbym sobie sampa i ja widziałem to akwarium glosy z sampem. Można to oczywiście zrobić. Więc po prostu mi się nie chciało tego przerabiać, kombinować, wiercić i tak dalej, jeździć z tym akwarium do szklarza czy coś w tym stylu. Nie wiem, no sam bym tego pewnie nie wywiercił, no bo nie mam takich narzędzi ani umiejętności, żeby to ogarnąć samemu. Ale na pewno następne akwarium, które zrobię, no już będzie oczywiście z sampem, no bo no po prostu jest to wygodniejsze i nie nazwałbym, że jest to profesjonalniejsze. No, no oczywiście tak, no, z jednej strony tak, bo wszystkie jakby profesjonalne akwaria, nazwijmy to w cudzysłowie profesjonalne, które no nie wiem, duże akwaria, no muszą mieć sampa, tak? Bo po prostu bez tego sampa takie duże litraże nie będą funkcjonować, więc no tak jak należy się to powinno zrobić, tak jak należy, no to ten samp powinien być. I jeszcze nawiązując do tego mojego jakby gotowego szkła, które wykorzystałem do tego zbiornika, pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak nie macie akwarium, które nie jest przystosowane do podłączenia sampa, no to nie możecie mieć akwarium morskiego. No, możecie mieć, tak? Kupcie sobie odpieniacz wewnętrzny, kupcie filtr wewnętrzny, pompy i takie akwarium morskie spokojnie na sprzęcie wewnętrznym możecie sobie uruchomić, ale tak jak wspominam, pamiętając o pewnych ograniczeniach, o pewnych regułach, o których trzeba pamiętać, nie posiadając sampa. Aczkolwiek gdyby ktoś z Was chciał założyć zupełnie, nie miałby jeszcze w ogóle żadnego akwarium, żadnego szkła i chciałby założyć akwarium morskie, no to każde akwarium, nieważne czy to jest, no powiedzmy, mówmy już o litrażach powyżej 100 litrów, czyli każde akwarium od 100 litrów w górę, jeżeli ktoś z Was chciałby kupić nowe szkło pod akwarium morskie, to już od razu planujcie, żeby to szkło było z sampem, żeby miało komin, żeby miało hydraulikę i żeby był sump. Jeżeli ja bym dzisiaj kupował nowe akwarium, nawet, nie wiem, 200-litrowe, to od razu bym kupił akwarium z sumpem, bo koszt tego sumpa i tej hydrauliki nie jest naprawdę jakiś zabójczy w porównaniu z całym przedsięwzięciem, którego zamierzamy się podjąć, uruchamiając akwarium morskie. Więc to kupno sumpa, oczywiście wam teraz kwot nie podam, bo ich nie znam, ale do kupienia sampa czy zamówienia akwarium z kominem i z sampem, no to nie jest jakaś wielka różnica w cenie, zakładając, że nie wiem, 200-litrowe akwarium będzie nas kosztowało, nie wiem, 6 czy 7 tysięcy złotych, tak? No to jak dołożycie 500-600 złotych do sampa, no to świat się wam nie zawali, a życie będzie po prostu prostsze i to akwarium będzie fajniej funkcjonować. Także no z tym sampem to właśnie tak jest. No, no jest jakby guru akwarystyki morskiej, no nie uznają akwariów na sprzęcie wewnętrznym. Dla nich jest akwarium morskie musi mieć sampa i to najlepiej dwa razy większe niż akwarium, które stoi na szafce. I według nich po prostu no, tak się nie robi akwarystyki morskiej. No musi być samp. Odpieniacz musi być w szafce, w sampie i tak dalej. Natomiast no, ja chcę im pokazać, że da się prowadzić akwarium morskie, które nie ma sampa, nawet 200-litrowe akwarium, nawet z taką obsadą. Na razie to akwarium funkcjonuje, według mnie funkcjonuje bardzo dobrze, bo ja tutaj naprawdę nie mam żadnych problemów, jeżeli chodzi o prowadzenie tego akwarium. Koralowce żyją, ryby żyją. Oprócz tego zielonego mchu, który mi tam trochę na tylnej szybie rośnie, to naprawdę nie mam tutaj, aczkolwiek już mówię, jak zacząłem ograniczać karmienie, dbać trochę bardziej o czystość w akwarium, kupiłem jeszcze dwa kraby, kupiłem dwa jeżowce, więc już te gloniszcza zielone pomału odchodzą, znikają z tego zbiornika, więc chyba idę w dobrą stronę. Także podsumowując, można mieć akwarium bez sampa, pamiętając o pewnych ograniczeniach. Natomiast jakbyście chcieli kupić nowe szkło, nie mielibyście żadnego szkła i chcielibyście uruchomić zupełnie nowe akwarium morskie, to mimo wszystko, że byłoby to akwarium powiedzmy 100-litrowe, od razu zaplanujcie sobie
żeby to akwarium zrobić z sampem. Czyli zamawiając szkło, zamówcie akwarium z kominem, z hydrauliką i z sampem. I naprawdę będzie Wam po prostu wygodniej, będzie Wam łatwiej. Ja na pewno następne akwarium, które sobie zamówię, które będę robił, akwarium morskie, będzie ono już zamówione oczywiście z sampem, tak jak powinno to wyglądać docelowo. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego sampa. Jak macie jakieś jeszcze pytania w tym zakresie, to piszcie komentarze, pytajcie. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A co w moim akwarium? No tak jak widzicie, wszystko funkcjonuje, wszystko żyje. Koralowce rosną. W przyszłym tygodniu pozbywam się całej tej ksenii, całej pozbywam się anteli, pozbywam się tutaj tej skałki z Rico i tam z tyłu jeszcze tam za tą ksenią jeszcze rośnie sobie skałka z Briareum, więc przyjedzie kolega, który ode mnie za te korale wszystkie te miękkie, falujące zabierze. Dlaczego? Dlatego, że no one dosyć szybko rosną, a ja bym chciał sobie tutaj zrobić jeszcze troszkę miejsca na zoantusy. Tak, chciałbym sobie tutaj na piasku na dole, tutaj, w tym miejscu, tu mam trochę miejsca i tu, kupić parę odmian na dużych takich skałkach zoantusów i po prostu wyhodować sobie takie kępki, takie wysepki tych zoantusów na piasku. Bardzo mi się te korale podobają. Naprawdę są ładne, kolorowe i no, po prostu te miękasy falujące już mi się trochę znudziły, one się rozrastają. Ksenia zresztą nawet urwało się chyba kawałek i gdzieś tam przeleciało za skałę i tam tu rośnie mi tam ksenia. Muszę ją tam w wolnej chwili chyba wyrwać, bo jak mi się zacznie rozrastać po tej głównej skale, to może być ciężko, bo naprawdę ona rośnie u mnie szybko i zdrowo. Co więcej? No nic, no ryby żyją. A, no doszły dwa jeżowce. Doszedł globulus i doszedł jeżowiec Gratilla. Taki ten kolorowy, biało-czerwony. Gdzieś tam się pochowały z tyłu. Siedzą na skale i sobie ją skubią. Tak jak tu widzicie, globulus jest już u mnie chyba 2 tygodnie. Takie te białe wierzchołki skał, to wszystko to jest wyjedzone przez jeżowca. Więc naprawdę jeżowce, takie czołgi do czyszczenia skały, świetna sprawa. One są naprawdę delikatne. Oczywiście ja mam wszystkie korale poprzyklejane, więc one ich nie ruszą, ale bo gdyby stały luzem, no to pewnie by je pozrzucały ze skały. Ale naprawdę świetnie te jeżowce sobie chodzą po tej skale, skubią sobie te glony ze skały. No skała po prostu po przejściu jeżowca jest jak wyjęta jak ze sklepu. Czyściutka, bialutka. Oczywiście mówię o tych zewnętrznych częściach skały, no bo tam gdzieś w te szczelinki no jeżowiec nie wejdzie, bo on jest dosyć spory. Ale z zewnątrz tą skałę pięknie, na bieżąco sobie te jeżowce czyszczą. Tutaj doszła jakaś szczepka, chyba kapnelli, takiej fioletowej, takiej ciemnofioletowej. Nie wiem, co z tego urośnie, dostałem od kolegi. Tutaj doszła szczepka, poczekajcie, może ja wyjmę telefon z uchwytu. Tutaj doszła taka szczepka jakiejś kapnelli. Tutaj szczepeczka takiego fajnego zoa, czerwono-fioletowego. O, tutaj macie jeżowca. O, jeżowiec sobie tam siedzi i skubie sobie skały. A globulus siedzi sobie, o, tutaj. Ubrał się w kamyczki, w muszelki. Także no, mówię, na akwarium sobie funkcjonuje. Tutaj przykleiłem jeszcze jednego SPS-ika, dostałem od dobrego mojego kolegi. Tutaj drugi, Milkę przyniosłem już na górę, na skałę, więc no pomalutku sobie to, no moja, o, moja goniopora, która już jest od 2 tygodni przymknięta, no nie chcę się pompować, coś jej nie pasuje. Ale myślę, że z czasem dojdzie do siebie. Słuchajcie, no to chyba tyle na dzisiaj. Tak przy piąteczku. Akwarium wygląda w ten sposób. Oprócz tych zielonych glonów, które rzucają się po prostu troszkę w oczy, wszystko funkcjonuje. Parametry są stałe, stabilne. Także
Także chyba jest ok. No to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Na razie.